Dzień dobry Państwu, dziękuję za zapowiedź i za zaproszenie. Szalenie miło być mi tutaj dzisiaj z Państwem. Pozwolę sobie na wstępie zaznaczyć, że rzeczywiście tutaj tak z tego co rozumiem formuła zakłada, że najpierw będzie pełen wykład, a później rzeczywiście zrobimy taką sekcję, gdzie będą pytania z publiczności. Chyba, że ktoś czuje rzeczywiście jakąś bardzo mocną potrzebę zadania pytania w tym danym konkretnie momencie, więc no, zobaczymy, na ile nam to będzie szło, ale rzeczywiście doświadczenie uczy, że zdecydowanie lepiej to wychodzi, jeżeli no, pytania mamy w bloku na końcu. Jak już no, czasem zdarza się też, że mówię coś troszkę później w trakcie konwersacji czy tam wykładu, więc no, może się zdarzyć, że pytania odpowiedzą się same, że tak powiem kolokwialnie. Pozwolę sobie zaznaczyć, że rzeczywiście tutaj tak jak w zapowiedzi nie reprezentuje jednej, tylko dwie instytucje, co też ma dość duże implikacje związane z tym, co robimy, jak robimy i w oparciu o jakie zasoby. No ale tak naprawdę moją główną afiliacją, która no, tutaj formalnie jest jeszcze, no, jutro ma się sformalizować, miejmy nadzieję, że tak się stanie, jest Zespół Neuronauki Społecznej, który prowadzę w Instytucie Psychologii oraz na Uniwersytecie Warszawskim i zajmuję się taką dziedziną, o której można by powiedzieć neuronauka społeczna. Jeszcze nie zdecydowałem się, czy siedzieć, czy stać. Powiem szczerze, że cały czas sprawdzam, jak wygodniej. Dobrze, więc generalnie to, co robię i to, czym w karierze się zajmuję swojej naukowej, bo jeszcze warto dodać, że jestem z jednej strony psychologiem, ale też skończyłem studia z matematyki. No i w tym momencie najbliżej mi do takiej działki, którą można by określić mianem neuronauki. Czyli nie jest to psychologia w aspekcie behawioralnym tylko i wyłącznie, ale łączenie tego, co obserwujemy na poziomie zachowania, również z monitorowaniem procesów neuronalnych, które towarzyszą temu zachowaniu przy użyciu różnych technik, nieinwazyjnych technik. To jest też bardzo ważne, że używamy technik, które są nieinwazyjne, czyli nie są w stanie zrobić krzywdy, jeżeli dobrze się ich używa osobie badanej, czyli nie grzebiemy osobom kolokwialnie w mózgach przy użyciu aparatury neurochirurgicznej, nie robimy rejestracji in vivo neuronów, tylko właśnie monitorujemy przy użyciu takich technik jak rezonans magnetyczny czy elektroencefalografia, aktywność neuronalną towarzyszącą procesom poznawczym. I rejestrujemy ją, akurat badania, które prowadzę, odnoszą się z jednej strony do osób, które są z szeroko pojętej populacji ogólnej, ale też mam dość duży taki background, powiedziałbym kolokwialnie, dość duże zaplecze od strony badań w zakresie tego, co dzieje się na poziomie behawioralnym i neuronalnym u osób z rozpoznaniem schizofrenii, więc tutaj też dość dużo badań w tym kierunku prowadziłem. No i badamy taką dziedzinę, którą określa, taką sferę funkcjonowania, którą określa się mianem poznania społecznego i zawsze swoje wykłady zaczynam od takiego bardzo podstawowego pytania, żeby właśnie sprawdzić, czy wszyscy, jak tu siedzimy, to poznanie społeczne działa. Czy ktokolwiek uważa, że to dziecko, które tu mamy, to dziecko, które obserwujemy, jest w tym danym momencie najszczęśliwszym dzieckiem w okolicy? Nie ma nikogo, kto tak uważa na sali. No, wygląda, no, mówiąc krótko, nie na najszczęśliwsze, przestraszone, smutne. No, na pewno dzieje się coś nieprzyjemnego w mózgu tego małego człowieka i prawdopodobnie co zrobi zaraz? Rozpłacze się, więc tutaj nie mamy jakiegoś dużego, nie ma votum separatum z żadnej strony, więc zakładam, że rzeczywiście procesy poznania społecznego całkiem nieźle wszyscy nimi operujemy. Wykład będzie podzielony na takie trzy części. W pierwszej powiem właśnie, tak jak w tytule było to mocno akcentowane, o tym, czy jesteśmy w stanie rozumieć zamiary drugiej osoby. No i w tym konkretnym przypadku głównie w oparciu o ruch tej drugiej osoby, o to, co możemy obserwować, ale raczej w oparciu właśnie o jej ruch, niż o to, co nam mówi i tak dalej. Później odniesiemy tą wiedzę
i mechanizmy takie generalne do tego, co obserwowane jest, do tego, jakie zjawiska obserwowane są u osób chorych na schizofrenię, a później trochę powiemy sobie o tym, jakie ograniczenia tej standardowej metodologii, której używamy na gruncie tego typu badań, można by wskazać i co staramy się zrobić, żeby jednak troszkę wyjść poza te ograniczenia i trochę bardziej przybliżyć tą sytuację badawczą, no, która, umówmy się, no, nie jest naturalną sytuacją, jeżeli ktoś przyjeżdża do nas do laboratorium, wjeżdża do skanera i my mu pokazujemy różne bodźce, no to jest pewne spektrum czynników, które oddziela taką sztuczną sytuację laboratoryjną od takiej sytuacji żywej interakcji, jak ja teraz na przykład z Państwem nie jestem w interakcji społecznej. No, nikt tego nie zakwestionuje chyba, tak? No dobra, więc przechodząc do pierwszego i podstawowego pytania. Czy jesteśmy w stanie zrozumieć zamiary drugiej osoby na podstawie jej ruchu i generalnie intencje, zamiary? Na początku powiem słów kilka o tym, co generalnie właśnie pod pojęciem poznania społecznego się kryje. Tak? Psychologowie badają procesy różnego typu. Tak, szeroko pojęte procesy poznawcze są jedną z domen psychologii. No i jedną z tych typów procesów poznawczych, mówiąc najogólniej, jest tak zwane poznanie społeczne, które na gruncie szeroko pojętej neuronauki poznawczej czy społecznej rozumiemy jako zbiór umiejętności, które pozwalają nam uczestniczyć w interakcjach z innymi osobami. No i teraz ktoś mógłby powiedzieć, że no przecież, kurczę, pamięć, jak ktoś nie pamięta, co właśnie powiedział albo co ktoś mówi do niego, no to też jest proces, który jest konieczny, żeby uczestniczyć w interakcji z inną osobą. Jak ktoś jest bardzo rozpraszalny, tak, no nie jest w stanie utrzymać swojej uwagi na tym, co dzieje się tu i teraz, to jak ja z nim rozmawiam, no to też ciężko będzie taką interakcję prowadzić. Jeżeli ktoś ma problemy w zakresie, nie nadąża za konwersacją, gdyż jest spowolniony psychoruchowo, nie przetwarza informacji w takim tempie, jakbyśmy od niego oczekiwali, no to cały szereg różnych procesów, które są niespecyficzne, też tutaj decydował będzie o tym, czy my rzeczywiście jesteśmy w stanie uczestniczyć w tego typu sytuacjach społecznych, interakcjach z innymi osobami, czy nie jesteśmy. No ale mówimy w tym kontekście o takich procesach, które są ciut bardziej wyspecjalizowane, bardziej specyficzne do tej sfery właśnie społecznej, czyli takich umiejętnościach, które rzeczywiście nie są generalne i obserwowane w zasadzie w każdej sytuacji, kiedy musimy sprostać jakimś wymaganiom zadania, czy to pamięciowego, czy uwagowego, czy też jakiegokolwiek innego złożonego zadania poznawczego, ale takich umiejętnościach, które rzeczywiście odnoszą się stricte do tej sfery społecznej. No i teraz takie trzy główne poziomy, które wyróżnia się w tego typu badaniach, to będzie z jednej strony percepcja społeczna. Czy tylko ja widzę ludzika, który wesoło tańczy? Więc to jeszcze możemy kazać mu jeszcze raz zatańczyć. Więc generalnie mimo tego, że tak naprawdę od strony technicznej mamy tu kilkanaście poruszających się kropek, no to wszyscy jak siedzimy widzieliśmy ludzika, który rzeczywiście wesoło tam kiwał się w naszą stronę. No i pierwszym z tych procesów, które rzeczywiście tutaj są istotne i które potencjalnie mogą być ważne dla wchodzenia w interakcje społeczne, będzie właśnie tak zwana percepcja społeczna, czyli wszelkie aktywności, wszelkie umiejętności związane z wykryciem. I z wykryciem istot społecznych, w tym wypadku właśnie człowieczka, który tutaj jego ruch jest prezentowany, ale też czy z wykrywaniem twarzy jako takiej, czy z wykrywaniem szeroko pojętego ruchu biologicznego, czyli takiego ruchu, który związany jest z istotami ożywionymi, w tym konkretnym przypadku z ludźmi, będziemy tutaj analizować. Drugi proces, który moglibyśmy przytoczyć, to będzie przetwarzanie emocji. Już troszkę wyżej niż samo wykrycie, tylko właśnie przetwarzanie emocji. Czy ktoś wie, jaka to emocja w tym danym momencie? O, to już jest ciężej. Nie jest tak, że wszyscy jak jeden mąż powiedzieli, jest ludzik. Tutaj mamy różne już interpretacje. No, najbliżej to jest do takiego stereotypowego wyrazu strachu, tak powiedziałbym, ale zaskoczenie no, też można by tutaj powiedzieć, że rzeczywiście można by je rozpoznać. No i trzeci poziom, który tutaj można by rozważać, to procesy związane z tak zwaną teorią umysłu. Co to jest teoria umysłu? Jak już rozpoznamy emocje drugiej osoby, jak już wiemy, że mamy do czynienia z drugim człowiekiem i wiemy, że coś tam czuje, mówi do nas i tak dalej, no to moglibyśmy zapytać,
co tak naprawdę dzieje się w głowie tej drugiej osoby. W przeciwieństwie do niektórych gatunków, które mają zaprogramowane programy biologiczne pozwalające im w zasadzie bez głębszego zastanawiania się, co druga osoba robi i co ja w związku z tym powinienem robić. Lecą na przykład pszczoły w roju, czy też inne gatunki, które mają tutaj trochę bardziej automatyczne procesy genetycznie już przewidziane, no to u ludzi nie mamy tego typu zdolności. Możemy nie bezpośrednio na podstawie obserwowalnych wskaźników zachowania co najwyżej zastanawiać się, co druga osoba myśli w tym momencie, jaki jest cel tej drugiej osoby, jakie ma wobec mnie intencje, czy przyjazne, czy wrogie, czy na podstawie jej zachowania jestem w stanie przewidzieć, co dalej się zadzieje, co ta osoba zrobi. No i tego typu procesy związane z atrybucjami wyższego rzędu, gdzie ja zastanawiam się właśnie, jakie są cele, intencje, a nawet i stałe cechy danej osoby, generalizuje tego typu wiedzę na podstawie tego, co widzę, co robi ta osoba. Mówimy o teorii umysłu, tak? Czyli na przykład takie standardowe testy, które właśnie badają tego typu umiejętności, związane są z tym, że pokazujemy, na przykład opowiadamy jakąś historyjkę, pokazujemy komiks i sprawdzamy, czy na podstawie różnych zachowań prezentowanej osoby ktoś nam jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, co ta osoba na przykład zrobiła albo czemu to zrobiła. Zaraz pokażemy sobie kilka przykładów tego typu działań. Co więcej, zaraz pokażę kilka koronnych dowodów na to, że te procesy bardzo głęboko są w nas zakorzenione. To nie jest tak, że to są procesy, które musimy bardzo długo, znaczy niektóre z nich są bardziej automatyczne, inne mniej, ale powiedziałbym, że dość mocno jesteśmy w tą stronę skłonni interpretować otaczającą nas rzeczywistość i ten mózg społeczny, o którym też sobie powiemy słów kilka zaraz, jest aktywny nie tylko w sytuacjach, kiedy powinien się aktywizować. Czyli jak na przykład mówimy o wykrywaniu drugiej osoby, o wykrywaniu ciała ludzkiego, to czy ktoś mi powie, czy tutaj jest coś w tej zupie, co budzi niepokój nasz? Bo ten obrazek tak naprawdę większość osób jest skłonna widzieć smutną marchewkę siedzącą w zupie. Nie wiem, czy widzicie ją Państwo tutaj. Możemy ją trochę bardziej scentrować Państwa uwagę. Więc rzeczywiście no, widzimy taki obrys. Mógłbym się założyć, że u większości z Państwa obszar związany z wykrywaniem ciała ludzkiego również się zaktywizował w tym wypadku. Jest takie pole związane z wykrywaniem ciała. Kolejne pytanie. Jakie jest kiwi? W jakim nastroju jest kiwi? Gdzieś coś ktoś powiedział, że smutne. Smutne. Więc no tutaj mimo tego, że no, ciężko, żeby kiwi było w nastroju, jednak przynajmniej już według części z Państwa jest smutne, więc coś tu się zadziało. Jeszcze odnośnie intencji, wykrywania intencji. Jakie intencje mają te pudełka wobec nas? Pozytywne i przyjazne? W oryginale ten obrazek, tak jak w internecie go sobie odszukałem, miał podpis pudełka znowu coś knują. Więc no rzeczywiście jesteśmy bardzo skłonni widzieć intencje, emocje, czy też generalnie figury ludzkie nie zawsze wtedy, kiedy rzeczywiście one tam są. No pewnie tak, niemniej jednak tak się stało, że jedni będą widzieć tutaj przygotowanie do przeprowadzki, inne knują pudełka. Możliwe, niewykluczone. Czemu tak się dzieje, że akurat tak często widzimy różne istoty społeczne, wykrywamy emocje nie zawsze tam, gdzie one rzeczywiście są? Otóż tego typu procesy mają całe sieci neuronalne, tak związane są z aktywnością całych sieci neuronalnych, które rzeczywiście tutaj pośredniczą każdym z tych procesów trzech, które sobie wymieniliśmy i opisaliśmy. Czyli jeżeli mówimy o na przykład percepcji społecznej,
takiej bardzo niskiego stopnia podstawowej percepcji społecznej, no to cała tylna część tutaj mózgu, takie sfery jak właśnie zakręt wrzecionowaty, takie pole w mózgu, w którym rzeczywiście widać aktywność, można obserwować aktywność, kiedy przetwarzamy twarze, czy też właśnie tylna część bruzdy skroniowej górnej, która aktywuje się w zasadzie za każdym razem, kiedy obserwujemy ruch biologiczny, będą aktywne i mówimy o nich w kontekście tak zwanej sieci percepcji społecznej. Druga sieć ważna w tym kontekście to struktury związane z teorią umysłu. Tutaj będziemy mieli z jednej strony przyśrodkową korę przedczołową, z drugiej strony styk ciemieniowo-skroniowy. I tutaj rzeczywiście, jak będziemy zastanawiać się nad tym, jakie są intencje tej drugiej osoby, co nią kierowało, no to będziemy widzieć aktywność. Mamy też tak zwany układ limbiczny, w skład którego wchodzi szereg struktur, z których kluczową można by powiedzieć, że jest ciało migdałowate, związanych z przetwarzaniem emocji drugiej osoby. No i jeszcze czwarta taka sieć istotna w tym kontekście, to będzie tutaj mało politycznie poprawne hasło, sieć neuronów lustrzanych, może się Państwu obiło o uszy, ale jeżeli powiemy o niej w kontekście sieci obserwacji czynności, która związana jest z tym, że rzeczywiście przetwarzamy po prostu obserwowany ruch, no i też automatycznie aktywują się struktury, które aktywność widać też wtedy, kiedy sami taki ruch wykonujemy, no to wtedy już nie będzie to jakoś mocno kontrowersyjny wątek, więc ona też będzie zaangażowana w przetwarzanie różnych informacji społecznych. No i teraz, żeby pokazać Państwu jeszcze kilka efektownych przykładów naszego mózgu społecznego w akcji. Kojarzycie Państwo obrazy Archimboldo? Był taki malarz, który malował takie bardzo charakterystyczne obrazy, gdzie jeżeli obserwujemy je sobie w oryginale, no to to jest różne przedmioty, które tworzą, można by powiedzieć, podobiznę osoby. No i tutaj rzeczywiście mamy przykład jednego z tego typu obrazów, gdzie rzeczywiście różne warzywa składają się w postać osoby. Jeżeli odwrócimy sobie do góry nogami ten sam obraz, to widzimy tylko miskę pełną warzyw. Widać to? Dobrze? No i teraz jak analizujemy sobie różne wskaźniki związane z przetwarzaniem twarzy, no to na poziomie potencjałów wywołanych EEG, czyli takiej aktywności neurofizjologicznej, którą bardzo, bardzo często analizuje się w różnych tutaj badaniach z gruntu neuronauki społecznej, będziemy widzieć, że taki charakterystyczny potencjał, który nazywa się N170, czyli taka negatywna aktywność, którą widać w okolicach, obserwować można w okolicach przede wszystkim tylnego styku właśnie tutaj potyliczno-skroniowego, będzie dużo większy, będzie miał większą amplitudę, jeżeli rzeczywiście ten obraz obserwowany jest w ten sposób, tak, czyli przypomina człowieczka, niż jeżeli widzimy tylko warzywa, tak? Mimo że nie jest to taki stereotypowy wyraz twarzy, niemniej jednak jest to rzeczywiście, znajduje odzwierciedlenie w procesach neurofizjologicznych. Kolejny przykład, który pokazuje nam, jak bardzo kulturowo też uwarunkowane jest często, gdzie coś widzimy lub czegoś nie widzimy. Emotikony, tak? Czyli po prostu zestaw znaczków tworzących podobieństwo jakiejś buźki, tak? Niektórzy używają ich bardzo często, inni używają ich rzadziej, no ale rzeczywiście myślę, że zdarza się Państwu je widywać. Było takie badanie 5 lat temu prawie, że w którym pokazywano, że rzeczywiście, jeżeli taka emotikonka, czy wszyscy widzimy tutaj, jak, no trochę trzeba przechylić głowę, ale rzeczywiście powinniście Państwo przy odrobinie wyobraźni i dobrej woli zobaczyć człowieczka, który się tu uśmiecha, jeżeli przechylimy głowę w lewo. Z drugiej strony, jeżeli przechylimy głowę w prawo, no to będziemy widzieć też człowieczka, prawda? No i teraz, jeżeli zastanowimy się, w jakim kontekście te emotikony są używane, no to w większości zakresów użyć zdecydowanie częściej taka notacja, gdzie najpierw jest dwukropek, później nawias, będzie dominować. No i rzeczywiście pokazywane było, w badaniach również z użyciem EEG i tego samego markera N170, że rzeczywiście dużo większa amplituda, istotnie większa amplituda N170 obserwowana może być wtedy, gdy ta notacja jest standardowa, tak, czyli taka, do której jesteśmy przyzwyczajeni, niż taka, gdy rzeczywiście jest ona odwrotna do standardowej. I jeszcze jedno ważne pytanie, które w pewnym momencie ktoś sobie zadał, grupy badawcze neuronaukowców,
co dzieje się, gdy mylimy domy z twarzami. Tutaj taki przykładowy domek, który można by pomylić z twarzą, a przynajmniej dostrzec charakterystyczne aspekty twarzy. No i rzeczywiście, jeżeli będziemy pokazywać tego typu bodźce, troszkę bardziej zniekształcone i troszkę bardziej jednak wystandaryzowane, no ale niemniej jednak generalnie, jeżeli będą one na tyle zniekształcone, że ciężko będzie odróżnić dom od twarzy, no to aktywność w szeregu struktur, w tym w szczególności w kluczowej strukturze, którą jest zakręt wrzecionowaty, w przypadku domów, które będą mylone z twarzami, będzie taka sama jak wtedy, gdy osoby biorące udział w badaniu oglądały twarz, prawdziwą twarz. Więc rzeczywiście no tutaj masa różnych efektów na gruncie neuronauki była opisywana i rzeczywiście pokazywane było, że ta aktywność naszego mózgu związana z poznaniem społecznym, szeroko pojętym, może być obserwowana również w szeregu innych sytuacji, które niekoniecznie tutaj wpisywałyby się w kanon tych zachowań, kiedy procesy związane z poznaniem społecznym obserwować się powinno. No i teraz pojawia się pytanie. Co jeszcze moglibyśmy badać? No bo tutaj te kilka efektów, które prezentowałem, odnosiły się raczej do prostej percepcji społecznej. To, co mnie interesuje zdecydowanie bardziej badawczo, to jest jak przetwarzane są intencje komunikacyjne, w jaki sposób przetwarzać możemy taki złożony bodziec, jakim jest interakcja społeczna pomiędzy osobami w naszym środowisku. Jedną z metod i taką klasyczną metodą, którą moglibyśmy tutaj zastosować, będzie po prostu opowiedzenie historii i zapytanie, czemu bohater zrobił to, co zrobił. I moja droga koleżanka z Wydziału Psychologii, Agnieszka Pluta, opracowała kiedyś taki zestaw historyjek, z których jedna z nich brzmi mniej więcej tak. Żona kroi w kuchni cebulę. Ostry zapach cebuli sprawia, że zaczyna płakać. Postanawia zrobić sobie chwilę przerwy i idzie do męża. Mąż spogląda na płaczącą żonę i pyta, kochanie, dlaczego jesteś smutna? Czy stało się coś strasznego? No i teraz można by zadać szereg pytań do tej historyjki, sprawdzając, co się zadziało i czy osoba, która wysłuchała tego typu historyjki, rzeczywiście wczuła się w sytuację żony, męża i tak dalej. Oczywiście najprostsze pytanie, które można zadać w tym kontekście, to jest, co czuje mąż, gdy widzi żonę? Czasami co bardziej dowcipni słuchacze, jak pytam ich o to, odpowiadają zapach cebuli. Tak też się zdarza. No ale rzeczywiście, no mąż, co czuje mąż? No jest zmartwiony, bo myśli, że żona płacze, że coś się stało złego. No i teraz właśnie, dlaczego mąż uważa, że stało się coś strasznego? No bo wydaje mu się, że żona płacze, tak? Czyli obserwuje taki korelat behawioralny, takie zachowanie, które rzeczywiście no nie jest zwykle zwiastunem niczego dobrego. Nie wie, że żona po prostu kroiła cebulę. Więc to są dwa pytania, które rzeczywiście odnoszą się do różnych aspektów tego, czy prawidłowo odczytaliśmy, co tam się zadziało pomiędzy osobami, czy rzeczywiście wczuliśmy się w sytuację męża. Warto też kontrolnie zapytać na przykład naszego badanego, żeby upewnić się, że problemy z odczytaniem i odpowiedzią na poprzednie dwa pytania nie wynikają z tego, że nas na przykład nie słuchał, więc możemy też zapytać, co robiła żona przed spotkaniem z mężem, tak? Więc niekoniecznie to muszą być pytania odnoszące się od razu do teorii umysłu. Czyli to jest taki klasyczny test, w którym rzeczywiście możemy dość łatwo zbadać, czy jesteśmy w stanie wczuć się w tą sytuację, czy jesteśmy w stanie prawidłowo atrybuować intencje, emocje osób, o których słuchamy. Tylko że jaki jest problem? Problem jest taki, że rzeczywiście tutaj tego typu test no, nie przedstawia, no, tylko przedstawiamy jakiś tam opis sytuacji. Nie jest to naturalistyczny bodziec, w którym rzeczywiście obserwujemy naturalny ciąg tego typu działań. No, można by powiedzieć, że obciąża dość mocno pamięć, bo trzeba zapamiętać, co po kolei się działo. Trzeba to sobie wyobrazić, więc jeżeli ktoś nam niekoniecznie dobrze odpowiada na tego typu pytania, no to może wynikać to z szeregu różnych innych czynników, które niekoniecznie związane będą z problemami w zakresie poznania społecznego. Co możemy zrobić? Możemy zrobić tyle, że na przykład pokażemy tego typu interakcje. Tak? Jeden z tego typu testów, których używamy do badania procesów związanych z poznaniem społecznym, wygląda mniej więcej tak, że są krótkie filmiki i tutaj będzie kilka zdjęć z takiego filmiku. Czyli na przykład jest taka scenka, w której jest impreza, pani organizuje imprezę i przychodzi na nią pierwszy gość. Pani ma na imię Sandra, a pan ma na imię Cliff.
No i ten właśnie Cliff opowiada o swoich wakacjach w Szwecji, spędził wakacje w Szwecji, bardzo dobrze się bawił, Sandra słucha z zainteresowaniem. No i później w toku tej historyjki, którą pokazujemy naszym badanym, do sytuacji dołącza Michael. Michael jest takim trochę negatywnym tutaj bohaterem tej opowieści, bardzo próbuje scentrować na sobie całą uwagę, odciągnąć uwagę Sandry od tego, co mówi Cliff. No, generalnie stara się zabłysnąć kosztem kolegi. No i w końcu Sandra, ciut zniesmaczona takim zachowaniem, odwraca się do Michaela i zadaje mu pytanie. Powiedz mi, Michael, byłeś ostatnio w Szwecji? I co robimy w tym momencie? Kończy się filmik i pytamy naszego badanego. Czemu Sandra to powiedziała? Jeżeli badany nam odpowiada, czy to osoba zdrowa, czy osoba z jakimś rozpoznaniem, z zaburzeniami tego czy innego typu, no bo jest ciekawa, czym był w Szwecji. To wiemy, że nie do końca dobrze odczytał nasz badany intencje Sandry, że nie do końca zinterpretował to, co tam się zadziało, tak jakbyśmy oczekiwali, że to zinterpretuje, że nie do końca procesy związane z poznaniem społecznym, atrybucją intencji tu zadziałały. Z drugiej strony, jeżeli nam powie, bo kocha Cliffa i po prostu Michael przeszkadza w ich romansie i odpłynie, to wiemy, że troszkę za dużo zobaczył w tej historii i też nie jest to do końca rzeczywiście prawidłowa odpowiedź. Natomiast jeżeli badany nam odpowie, że no bo chce trochę bardziej dać możliwość włączenia się Cliffowi w tą konwersację, którą Michael próbował zdominować, no to wtedy rzeczywiście wiemy, że no w miarę dobrze odczytał nasz uczestnik badania intencje bohaterki. No ale znowuż, tak jak w przypadku poprzedniego slajdu, mamy dość złożony bodziec. Żeby prawidłowo odczytać to, co tam się zadziało, żeby powiedzieć, czemu tak, a nie inaczej bohaterowie postąpili, trzeba prześledzić to, co do siebie mówili po kolei, trzeba prześledzić, jaki mieli wyraz twarzy, czy siedzieli blisko siebie, czy się od siebie odsuwali, jaki był ich, jak to się mówi, mowa ciała, jaki był generalnie ich wyraz twarzy, kierunek patrzenia itd., itd. Czyli trzeba użyć całego zestawu informacji, i cały czas monitorować tego typu różne informacje, żebyśmy wiedzieli rzeczywiście, co który bohater w danym momencie miał na myśli, jakie miał cele, intencje. I jeżeli ktoś nam nie odpowiada prawidłowo na to pytanie, które na końcu się pojawia, to też nie wiemy, czy na przykład nie odpowiada dobrze, bo zgubił się w toku tego filmiku, czy nie odpowiada dobrze, bo na przykład źle zinterpretował wyraz twarzy bohaterki, czy usłyszał w tonie głosu coś, czego tam nie było i tak dalej, i tak dalej. Czyli tych informacji jest multum. Ten bodziec jest bardzo złożony i rzeczywiście no, dużo różnych rzeczy mogło się zadziać, dużo różnych rzeczy mogło pójść nie tak, żeby ostatecznie rzeczywiście ktoś źle odczytał to, co tam się dzieje. Więc w swojej pracy badawczej skierowałem się ku trochę bardziej, aby nawet nie powiedzieć mniej złożonym bodźcom. I rzeczywiście ruch biologiczny, jak zapewne zaraz Państwo mi uwierzą na słowo albo nawet zobaczą na żywo, również pozwala nam odczytywać interakcje, intencje i tak dalej komunikacyjne. Czyli jeżeli nawet uprościmy skrajnie tego typu bodziec, dalej możemy powiedzieć, czy dwie osoby się komunikowały, czy nie. Czyli teraz poprosiłbym Państwa, żebyście obejrzeli razem ze mną ten filmik i odpowiedzieli mi na pytanie, czy oni się komunikowali. Komunikowali się, czy nie? Tak, jeden robi gest komunikacyjny, drugi odpowiada na ten gest. Nie widzimy wyrazu ich twarzy. Nie wiemy, co do siebie mówią, nie wiemy, jak są ubrani. Ciężko nawet powiedzieć, jakiej są płci, ale dalej jesteśmy w stanie odczytać to, co się między nimi zadziało. Jeden wykonuje gest, drugi reaguje na ten gest zgodnie z zamiarem pierwszego. Jeżeli zapytałbym Państwa konkretnie, co tu się zadziało i przedstawił kilka różnych opcji, no to rzeczywiście bez problemu podejrzewam, wybralibyśmy A, prosi B, by podszedł bliżej, B podchodzi. To teraz jeszcze jedna sytuacja tego typu. I znowuż prosiłbym zastanowić się nad odpowiedzią na pytanie, czy oni się komunikują. Teraz już trochę ciężej, tak? To jeszcze raz. Ona
Tutaj generalnie dwie osoby nagrane zostały osobno i złączone ze sobą. Nie było żadnej komunikacji pomiędzy nimi, żadnych intencji komunikacyjnych, ale wyszedł, tutaj pięknie wyszło, że rzeczywiście nawet jak nie ma tej komunikacji, to i tak staramy się ją gdzieś tam znaleźć, gdzieś dostrzec, tak? Zawsze możemy jakąś historię do tego próbować. Często właśnie tłumaczę osobom biorącym udział w badaniu, żeby właśnie powiedzieć, co tam się dzieje i starać się nie doszukiwać czegoś więcej w tych bodźcach, tak? No więc generalnie, jeżeli teraz poprosiłbym Państwa, żebyście przeczytali poszczególne odpowiedzi, no to odpowiedzią, którą rzeczywiście można by wybrać, która najlepiej odpowiada temu, co się dzieje, to po prostu odpowiedź A ogląda spód swojej stopy, B przenosi coś i tyle, tak? No ale jednocześnie ta komunikacja ciągle gdzieś nam tutaj chcieliśmy ją widzieć, tak? Jeszcze jedna sytuacja, ta już powinna być mniej kontrowersyjna, tak? W zasadzie no, jest dość, myślę, czytelna. Nie potrzebujemy żadnych dodatkowych bodźców i wydaje mi się, że każdy na sali bez problemu odpowie, że jeden robi przysiad i każe drugiemu się imitować, drugi reaguje, imituje go, robi przysiad. Koniec historii, tak? Czyli rzeczywiście tutaj taki prosty gest, teraz ty i widzimy całą komunikację, wiemy co się zadziało, wiemy, że jeden rzeczywiście coś zrobił, drugi na to zareagował, więc mamy pełni koherentną narrację do tego. No i teraz rzeczywiście tego typu bodźce sprawdziliśmy, czy ludzie są w stanie na ich podstawie rzeczywiście, no bo ja mogę powiedzieć sobie, że rzeczywiście one są łatwe, czytelne i tak dalej, no ale wypadałoby to sprawdzić. No i tego typu bodźce w takim właśnie formacie, jak przed chwilą Państwu pokazywałem, użyliśmy ich w takim prostym badaniu, w którym rzeczywiście najpierw pytaliśmy, czy dwie osoby się komunikują, czy też wykonują niezależne od siebie działania. No i w drugim pytaniu, co tam konkretnie się dzieje, tak? Czy dawaliśmy naszym badanym 5 odpowiedzi do wyboru i pytaliśmy, która z nich najlepiej opisuje to, co obserwował pan, pani przed chwilą. No i okazuje się, że niezależnie, czy tutaj będziemy badać osoby z Polski, z Chin, z Holandii, Anglii, w zasadzie na to pierwsze pytanie mamy 9 na 10 osób bez problemu odpowie prawidłowo. Na drugie 8 na 10 osób, ale jeżeli chodzi o badania psychologiczne, no to to będzie efekt sufitowy tak naprawdę bardzo wysoki, czyli rzeczywiście no możemy śmiało założyć, że osoby zdrowe bez problemu radzą sobie z tego typu sytuacjami, z odczytywaniem prawidłowym tego, co tam się dzieje i czy była interakcja, czy też interakcji nie było. Co więcej, mamy szereg innych badań pokazujących, że rzeczywiście tego typu bodźce i tak jak już dzisiaj mieliśmy przykład, że rzeczywiście staramy się widzieć tą interakcję, no, są dla nas dużo bardziej czytelne i rzeczywiście jeżeli dwie osoby w naszym otoczeniu komunikują się, jest jakaś intencja komunikacyjna, to jest to dla nas dużo istotniejsze niż jeżeli jedna osoba rzeczywiście tam, nie wiem, ogląda spód swojej stopy, druga przynosi pudełko, nie ma żadnej dodatkowej informacji o ich zachowaniu. Pokazuje się, że rzeczywiście czy niemowlęta będą już reagować preferencyjnie 6-miesięczne, kiedy pokazujemy im tego typu scenki w porównaniu z indywidualnymi działaniami, czy też nasza uwaga będzie raczej skupiona przez tego typu sytuacje w porównaniu do takich bodźców, gdzie rzeczywiście nie ma tego typu interakcji, czy też rzeczywiście jak każemy na przykład naszym badanym, będziemy pokazywać tego typu scenki i każemy je zapamiętywać, to jesteśmy w stanie zapamiętać więcej sytuacji, gdzie dwie osoby robią coś razem, no bo po prostu traktujemy je jako jedną dużą czynność w porównaniu z takimi sytuacjami, gdzie dwie robią zupełnie niezależnie coś od siebie, no bo wtedy bardziej nas to obciąża poznawczo, tak? Nasza pamięć krótkotrwała i tak zwana pamięć robocza, w której działanie jest niezbędne, żeby tego typu bodźce zapamiętać, będzie bardziej obciążona, no bo wtedy każda z tych osób jest jakby zapamiętywana osobno. No dobrze. Co więcej, pokazuje się, że jeżeli rzeczywiście jedna osoba reaguje na to, co robi druga, no to prościej nam też powiedzieć, tak? Nawet jeżeli ta druga jest zamaskowana, nie widać jej dobrze, czy ta druga osoba była prezentowana, czy nie. Czyli mamy takie zjawisko, w którym rzeczywiście, jeżeli ja widzę gest komunikacyjny, czyli na przykład ktoś mówi podejdź tu,
to wiem, że nawet jeżeli druga osoba jest zamaskowana, zupełnie dla mnie niewidoczna i mam powiedzieć, czy tam jest prezentowana jej czynność, czy nie, to wiem, czego oczekiwać, tak? Wiem, że ta druga osoba raczej będzie wykonywać gest pod tytułem podchodzę do kogoś, niż że nagle zacznie robić pajacyki, tak? Jeżeli natomiast jedna osoba przenosi paczkę albo, nie wiem, drapie się po głowie, pije wodę, to nie wiem nic o zachowaniu drugiej osoby. Dlatego też nawet na poziomie takiego wykrywania tego ruchu biologicznego, który nas interesuje, nawet jeżeli jest on zamaskowany przez dodatkowe bodźce, czyli na przykład pojawiają się dodatkowe kropeczki, które utrudniają przetworzenie działań drugiej osoby, no to dalej jest to dużo, te procesy są dużo sprawniejsze, jeżeli rzeczywiście zachowanie dwóch osób jest ze sobą sensownie połączone, niż jeżeli są to dwa niezależne od siebie bodźce i jedna osoba, zachowanie jej nijak nie wpływa na to, co robi druga. No i co się dzieje teraz? Bo cały czas mówimy o zachowaniu, tak? Przechodząc na ten etap troszkę bardziej związany z aktywnością neuronalną. Jakiś czas temu we Francji Christina Schmitz, Laurie Santel zadały sobie pytanie właśnie, czy tego typu bodźce, gdzie dwie osoby wykonują jakąś czynność razem, nawet pomimo tego, że zostały skrajnie tutaj ograniczona dostępność informacji o tych osobach i prezentowane są w postaci takich uproszczonych punktów świetlnych, będzie wywoływać inną aktywność, będzie związana przetwarzanie tego typu bodźców z inną aktywnością neuronalną niż sytuację, gdzie po prostu mamy dwie osoby robiące coś niezależnie od siebie. No i w takim badaniu rezonansowym rzeczywiście zaprezentowały autorki wtedy wyniki pokazujące, że rzeczywiście cała sieć percepcji społecznej, czyli tutaj właśnie tylna część bruzdy skroniowej górnej, o której sobie mówiliśmy, sieć obserwacji czynności, czyli właśnie te struktury, o których mówimy czasem per neurony lustrzane, jak również sieć związana z intencjami i teorią umysłu będzie, czy coś nie tak? Raz, dwa, trzy. Teraz lepiej? Nie mam echa. Dobrze, echo. No dobrze, więc generalnie wszystkie trzy sieci, które pokazywałem Państwu na jednym z pierwszych slajdów, były bardziej aktywne przy przetwarzaniu takich sytuacji, gdzie mamy rzeczywiście interakcję pomiędzy tymi osobami, niż takie, gdzie rzeczywiście dwie osoby coś sobie robią oddzielnie i niezależnie od siebie. Czyli można by powiedzieć, że z jednej strony nie zmienia się liczba osób, obie osoby coś robią, a z drugiej mamy zupełnie inną aktywność, większą aktywność w naszym mózgu w momencie, kiedy rzeczywiście widzimy, że tam coś się dzieje, jest wpływ zachowania jednej osoby na drugą osobę, jedna coś robi, druga na to odpowiada, tak? No i rzeczywiście im bardziej zaczęto ten fenomen analizować, tym bardziej rzeczywiście mamy, tym więcej mamy danych pokazujących, że nawet mamy taki ośrodek, który rzeczywiście sugeruje się, że jest wyspecjalizowany w przetwarzaniu interakcji społecznych. Tutaj to będzie ta czerwona kropeczka, czyli jak mówimy o różnych ośrodkach związanych z aktywnością naszą przy przetwarzaniu informacji społecznych, no to rzeczywiście rok temu pokazał się taki artykuł, gdzie pokazywano, że rzeczywiście mamy taki ośrodek w obrębie naszej tylnej bruzdy skroniowej górnej, który reaguje nie tylko na to, czy dwie osoby coś robią razem czy osobno, ale również na to, czy na przykład jedna osoba pomaga drugiej, czy jej przeszkadza w tym. Czyli to nie jest tak, że po prostu całość jest sumą części, że jak widzimy dwie osoby, to niezależnie czy robią pajacyki, jedna robi pajacyki, a druga robi przysiady, czy też rzeczywiście jest tam jakaś większa historia na zasadzie, że jedna prosi o coś drugą, a druga na to reaguje, no to rzeczywiście to są dwie zupełnie inne jakościowo sytuacje od strony naszej percepcji społecznej, ale też od strony towarzyszącej jej korelatów neuronalnych. No ale to, co dotychczas Państwu pokazywałem, to były takie bardzo proste, stereotypowe użycia gestów komunikacyjnych. Na zasadzie proszę podejdź, drugi podchodzi, wstań, wstaje i tak dalej, i tak dalej. Można by powiedzieć, że spektrum naszych różnych interakcji społecznych nie kończy się na tym. Interakcje mogą być też dużo żywsze i dużo bardziej żywiołowe, tak? Na przykład mogą być tam też jakieś emocje. Ponieważ żadna z dostępnych nam baz danych nie pokazywała tego typu bodźców, nie były one dostępne, stwierdziliśmy, że nagramy własne bodźce.
No i przy użyciu takiego studio, którym można było przechwytywać ruch i zawodowych aktorów, poprosiliśmy naszych zawodowych aktorów, żeby odtworzyli szereg krótkich sytuacji społecznych, używając do tego spektrum dostępnych dla siebie środków, no ale przy okazji jeszcze będąc przebranymi w takie kostiumy, które pozwalały rejestrować ich ruch. No i tu jest jedna z tego typu sytuacji. Nie wiem, czy będzie słychać, mam nadzieję, że będzie słychać. Więc to jest jedna z sytuacji. Z tyłu widać też odpowiadające im punkty świetlne, czyli te kropeczki, które cały czas oglądaliśmy. No i teraz zobaczmy, jaka jest korespondencja pomiędzy jednym bodźcem a drugim. Jutro się wyprowadzasz, rozumiesz? Wyprowadzasz się! Więc tutaj mamy całą sytuację, tak? Nagraliśmy całą sytuację, nagraliśmy cały szereg tego typu sytuacji, a później bardzo dużo różnych sytuacji. Przez chwilę czułem się jak prawdziwy reżyser, gdzie rzeczywiście tutaj co, gdzie, kto i kiedy miał robić. Też nagraliśmy dużo bodźców kontrolnych, również z użyciem prawdziwych przedmiotów tutaj na przykład, żeby zapewnić jak największą wiarygodność tego ruchu. No to na przykład nasi aktorzy prawdziwe pienie krąbali siekierą, żeby później po prostu usunąć te wszystkie dodatkowe bodźce i zobaczyć, czy tego typu gesty również są rozpoznawalne. Więc teraz powoli aż systematycznie używamy tych bodźców w różnych badaniach. No i teraz zobaczmy. Tutaj mamy taki typowy bodziec, którego już używaliśmy, który Państwo widzieli z naszej bazy. Jeden każe drugiemu kucnąć, drugi kuca. No ale teraz, idąc dalej. Po prawej. Co to będzie za emocja? Zastanówmy się i co się zadziało. O, przepraszam. Tak? Kłótnia? Wszyscy zgadzamy się, że nie jest to jakaś pozytywna interakcja. Taki mieliśmy zamiar, aktorzy rzeczywiście nagrywali kłótnię. A teraz? Gdybyśmy mieli to zatytułować, to co byśmy powiedzieli? Ktoś komuś, rozkręcają się radość, przekazują sobie dobrą jakąś wiadomość, więc jesteśmy w stanie dość łatwo odczytać, czy tam jest pozytywna interakcja, czy jest negatywna interakcja, czy też jakaś zupełnie neutralna. Możemy też pokazać takie bodźce, które zupełnie nie przedstawiają interakcji. To jeden z naszych bodźców kontrolnych. Jeden robi skip A, drugi macha biodrami. Moglibyśmy powiedzieć, że dwie osoby ćwiczą koło siebie w jakiejś aerobiku, cokolwiek, ale nie ma między nimi interakcji. No i jeszcze, co jest bardzo ważne od strony takiej naszej metodologii badawczej, to poza tym, że rzeczywiście używamy tego typu bodźców, które przedstawiają przy użyciu bardzo uproszczonej, schematycznej prezentacji, ale jednak no człowieczka, możemy stworzyć taki bodziec, który będzie w podobnym stopniu złożony od strony samego ruchu. Tak, ruchu będzie tam tyle samo, ale będzie na tyle zniekształcony, że nie będzie przedstawiał postaci ludzkiej. I to jest tego typu bodziec kontrolny. Mam nadzieję, że nikt tutaj już człowiek nie zaobserwował ludzkich postaci w tym ostatnim bodźcu. Naszym celem było jak największe tutaj zamieszanie w tym bodźcu. Te bodźce po angielsku nazywają się scrambled, czyli są takie po prostu wymieszane i popsute, żeby właśnie nie przedstawiały postaci ludzkich. No i to, co zrobiliśmy, to sprawdziliśmy właśnie, jak wygląda reakcja, tak, jakie struktury zaangażowane są w przetwarzanie tego typu bodźców, w zależności od tego nie tylko, czy mamy interakcję, ale też od tego, jak ta interakcja wygląda i co tam się konkretnie dzieje. I co się okazało? Okazało się, że jeżeli porównamy sobie sytuację, w których rzeczywiście mamy takie żywiołowe interakcje, jakieś emocje, czy pozytywne, czy negatywne, to cała sieć neuronalna związana z przetwarzaniem intencji, naszych intencji i obserwowanych osób, będzie dużo większym stopniu aktywna, niż jeżeli po prostu mamy jednego, który robi wstań, podejdź i tak dalej, a drugiego, który nie wiem, podchodzi albo siada i tak dalej, i tak dalej. Czyli rzeczywiście, jeżeli tam jest jeszcze jakaś dodatkowa warstwa tego, co się dzieje, bo możemy sobie tutaj zastanowić się, czemu oni są smutni, czy on jest na niego zły, czy ten drugi się broni i tak dalej, no to jest dużo większe zaangażowanie sieci związanej z przetwarzaniem właśnie zarówno emocji, no bo tutaj rzeczywiście widzieliśmy aktywność ciała migdałowatego, jak i rzeczywiście przyśrodkowej kory przedczołowej, która zaangażowana jest w atrybucję intencji.
Jeżeli porównamy sobie sytuację, gdzie mamy interakcje, no i takie, gdzie jej nie mamy, no to rzeczywiście tutaj, tak jak w poprzednich badaniach, tak jak w niezliczonych wcześniej badaniach, będziemy mieć aktywność struktur, głównie w obrębie tutaj bruzdy skroniowej górnej, tylnej jej części, ale też w zasadzie całej bruzdy, tak jak oglądamy tą aktywność. No więc ten efekt rzeczywiście zreplikowaliśmy z wcześniejszych badań. Jeżeli porównamy sobie, co się dzieje, gdy rzeczywiście obserwujemy dwóch ludzi przedstawionych przy użyciu ruchu biologicznego względem takich popsutych bodźców, jak przed chwilą Państwu prezentowałem, no to znowuż, tak jak pokazywałem na pierwszym slajdzie czy drugim slajdzie, cała sieć percepcji społecznej, tak? Czyli właśnie i zakręt wrzecionowaty, i tutaj i zakręt wrzecionowaty obustronnie, i też tylny styk ciemieniowo-skroniowy, przede wszystkim bruzda skroniowa będą aktywne. Czyli rzeczywiście, tak, jeżeli sobie zrobimy taką gradację od najprostszych sytuacji, gdzie po prostu mamy dwie osoby, które robią coś, ale niezależnie od siebie wykonują czynności, aż po takie bodźce, gdzie rzeczywiście mamy tam jakieś emocje, jedna osoba jest wściekła na drugą, druga rzeczywiście broni się, czy odpowiada atakiem, no to widzimy coraz większe zaangażowanie poszczególnych struktur naszego mózgu społecznego, tak? No i tak samo jak popatrzymy sobie na dane od strony właśnie neurofizjologicznej, tak? No ja wiem, że zdaję sobie w pełni sprawę, że w tym momencie za dużo te kreseczki, które się pojawiły na ekranie, Państwu nie mówią, ale możecie mi wierzyć na słowo albo i nie wierzyć, że jeżeli popatrzymy sobie na efekty związane z przetwarzaniem właśnie tego typu bodźców, to te bodźce, które rzeczywiście przedstawiają interakcje zarówno neutralne, jak i emocjonalne, w dużo większym stopniu podtrzymują naszą uwagę, tak? Taki późny potencjał wywołany, późny dodatni potencjał, który właśnie interpretowany jest w kontekście tego, czy coś podtrzymuje naszą uwagę. W badaniu EEG obserwowaliśmy, że rzeczywiście oba typy bodźców prezentujących interakcje naturalnie, nie kazaliśmy ludziom dłużej się im przyglądać, naszym badanym, one po prostu same z siebie bardziej podtrzymują jakby naszą uwagę, bo są też dla nas ciekawsze, mówiąc krótko. Czyli rzeczywiście no, mamy dość dużo różnych dowodów na to, że rzeczywiście jeżeli jest tam intencja komunikacyjna, jest interakcja, to zupełnie inaczej ją przetwarzamy i ma to dużo większą reprezentację neuronalną, niż jeżeli tej interakcji nie ma. No i teraz powiem szczerze, że tak została mi mniej więcej 1/4 planowanego czasu na resztę opowieści, więc postaram się albo przyspieszyć, albo zrobimy dwie. No, zobaczymy, co się zadzieje. Mam jeszcze troszkę czasu na pytania, jak rozumiem, ale postaram się w miarę szybko opowiedzieć. Dobrze, więc tak. Opowiadając dalej. Tak jak mówiłem, te wszystkie efekty, o których sobie teraz opowiedzieliśmy, odnosiły się do osób zdrowych, tak? No ale rzeczywiście no, różnie to wygląda w zależności od tego, co się dzieje. Często naszym właśnie obiektem zainteresowania będą osoby z rozpoznaniami psychiatrycznymi lub też z jakimiś deficytami związanymi z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. No i moja linia badań tutaj związana z poznaniem społecznym obejmuje między innymi właśnie badania tego, co dzieje się u osób chorych na schizofrenię. Schizofrenia od strony formalnej, najprostsza definicja, jaką udało mi się sformułować, to taka idiopatyczna choroba ośrodkowego układu nerwowego, w której obserwować można objawy wytwórcze i ubytkowe. Idiopatyczna, słowo, które mówi nam ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że nie wiemy, co ją wywołuje. Mimo naszych szczerych starań i naprawdę ogromnych środków przeznaczonych na badania w tym kierunku, dalej nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czemu akurat dana osoba zapadnie na nią lub nie zapadnie. Choroba ośrodkowego układu nerwowego, czyli po prostu no, związana z nieprawidłowym rozwojem naszego mózgu i ośrodkowego układu nerwowego. No i to co ważne, że obserwujemy w niej z jednej strony objawy wytwórcze, czyli urojenia omamy, takie zachowania, których u osób zdrowych nie ma, a z drugiej objawy ubytkowe, czyli zanik różnych form zachowania, które u osób zdrowych są obserwowane, tak? Czyli pacjenci na przykład w mniejszym stopniu prezentują emocje, w mniejszym stopniu angażują się w różne działania i tak dalej, i tak dalej.
To, co jest ważne, to to, że objawy schizofrenii są na tyle złożone, że nie można ich wytłumaczyć w kontekście dysfunkcji pojedynczej sieci neuronalnej, czy tym bardziej pojedynczej struktury neuronalnej. No i zaczynamy budować takie modele, które obejmują interakcje wielu różnych sieci neuronalnych, żeby właśnie powiedzieć, czemu tak się dzieje, co się dzieje i tak dalej, i co możemy z tym zrobić, nie tylko od strony farmakologicznej, ale też od strony na przykład stymulacji mózgu, czy interwencji behawioralnych, w którym mogą na przykład psychologowie się angażować. To, co też jest ważne, to to, że o ile na początku rzeczywiście starano się zmierzyć różne obserwowalne aspekty zachowania, to teraz dużo bardziej zastanawiamy się nad tym, co dzieje się pod spodem, tak? Jakie procesy jesteśmy w stanie związane na przykład z poznaniem społecznym zmierzyć i zobaczyć różnice pomiędzy osobami zdrowymi i chorymi, która później dopiero przejawia się na jakieś przekłada się na jakieś konkretne objawy choroby czy zachowania osoby chorej. I dlaczego to ważne? Z tego prostego powodu, że jest to w tym momencie trzecia wiodąca na całym świecie przyczyna trwałej niespełnosprawności osób przed 45 rokiem życia. Więc no, rzeczywiście aspekt społeczny tych badań jest dość duży. No i tak jak rzeczywiście tutaj sobie analizujemy różne też zjawiska, no to w dużym stopniu badania związane z poznaniem społecznym pełnią dość ważną rolę z tego prostego powodu, że o ile objawy wytwórcze, czyli urojenia czy omamy, u większości osób chorych można w pewnym stopniu zmniejszyć lub nawet zniwelować przy użyciu dostępnych nam metod farmakologicznych, no to objawy ubytkowe, które rzeczywiście bardzo mocno widać przede wszystkim też w sferze społecznej, no niewiele jesteśmy w stanie z nimi zrobić psychofarmakologią, więc właśnie dowiedzenie się, czemu tak jest, czemu na przykład konkretne objawy widzimy w zachowaniu, czemu nasza osoba chora wycofuje się z aktywności społecznej, tak, zidentyfikowanie tych procesów, które rzeczywiście tam gdzieś niżej można obserwować, można rzeczywiście później coś z nimi zrobić, jeżeli wiemy, że coś działa tak lub inaczej, tak lub że w ogóle te procesy mają, widzimy bardzo duże różnice pomiędzy grupami. No i to, co wiemy, to to, że w zasadzie jak weźmiemy sobie dostępne badania, no to w każdym z trzech procesów, o których mówiliśmy, czy percepcja społeczna, czy rozpoznawanie emocji, czy teoria umysłu, będziemy widzieć duże deficyty, tak? Będziemy widzieć deficyty, pacjenci będą radzić sobie istotnie gorzej niż osoby zdrowe z tego typu zadaniami, jakie dzisiaj pokazywałem Państwu, stereotypowymi. No i co jest też bardzo ważne, to to, że tego typu deficyty przekładają się w dużo większym stopniu na funkcjonowanie społeczne osoby chorej niż na przykład niespecyficzne deficyty poznawcze, czyli to, że pacjenci mają problemy z pamięcią czy uwagą, rzeczywiście będą istotne, ale korelacja pomiędzy tego typu deficytami a ich prawdziwym zachowaniem w sferze społecznej będzie mniejsza niż w przypadku problemów z rozpoznawaniem emocji czy atrybucją intencji, co jest dość naturalne dla nas efektem, no bo rzeczywiście te procesy związane z poznaniem społecznym są dużo bliższe funkcjonowania społecznego niż niespecyficzne procesy. No i to, co wiemy, to to, że rzeczywiście znakomita większość procesów, które dotąd były badane, rzeczywiście widzimy na poziomie behawioralnym problemy z rozpoznawaniem emocji, z rozpoznawaniem intencji, które można połączyć z zaburzeniami aktywności kluczowych struktur tych sieci, o których sobie dzisiaj rozmawialiśmy. No i teraz przenosząc to na grunt interakcji społecznych. Jest na przykład taki test, który zaraz Państwu pokażę, gdzie pytamy badanych, co tu się dzieje. Powiedzcie, drodzy Państwo, co tu się dzieje. Mamy dwa trójkąty, figury geometryczne. Tu nie ma słusznych odpowiedzi, tak? Tu. Jedną z takich najczęstszych interpretacji, jakie słyszę, jak pokazuję ten bodziec, to na zasadzie, że na przykład dziecko boi się wyjść i mama je wypycha, tak? I później oni się cieszą. No ale nie jest jedyną, tak? Więc tutaj rzeczywiście możemy stworzyć analogiczny bodziec, gdzie te dwa trójkąty będą po prostu poruszać się bezwładnie po ekranie. Tutaj pojawia się atrybucja intencji, mimo że to są po prostu jakieś totalnie dla nas zwykłe figury geometryczne, które no intencji jako takich nie mają, tak? No,
nie jest ciężko je antropomorfizować, no ale okazuje się, że rzeczywiście, no tak jak słyszałem od państwa, no to ktoś wyrzuca kogoś z mieszkania, wariacja na całego, no różne tutaj widzieliśmy zachowania i cele tych zachowań. No i rzeczywiście, jak popatrzymy, co się dzieje, no to u osób chorych na schizofrenię tego typu bodźce rzeczywiście jest istotnie mniej aktywności w zakresie kluczowych struktur sieci związanych z percepcją społeczną, czy będzie to właśnie bruzda skroniowa górna, czy też części sieci obserwacji czynności, niż u osób zdrowych, tak? No i tak jak pokazywałem państwu na początku, badania dotyczące tego, co dzieje się, kiedy dwie osoby prezentowane przy użyciu właśnie ruchu biologicznego i punktów świetlnych wchodzą w interakcję, zrobiliśmy bardzo podobne badanie, tak? Dokładnie zreplikowaliśmy 1:1 w zasadzie efekt. Zreplikowaliśmy, czyli po prostu użyliśmy tych samych bodźców, zaprezentowaliśmy je w taki sam sposób jak w oryginalnym badaniu i sprawdziliśmy przy użyciu jak najbliższych właśnie procedur związanych z analizą danych, czy rzeczywiście obserwujemy podobne efekty. No i rzeczywiście pokazywaliśmy najpierw osobom zdrowym tego typu bodźce związane z interakcją dwóch osób pokazanych za pomocą punktów świetlnych. No i tak jak w oryginalnym badaniu po lewej stronie, przypominam jego wyniki, widzieliśmy zdecydowanie większą aktywność większości sieci mózgu społecznego dla interakcji w porównaniu z działaniami indywidualnymi. No to tak samo u nas rzeczywiście wszystkie te same struktury udało nam się zaobserwować ich aktywność. No i co więcej, mieliśmy większą pulę osób badanych, więc też ta aktywność jest ciut bardziej rozległa, wyniki są mocniejsze. No i teraz w drugiej turze badania przebadaliśmy też odpowiadające demograficznie naszym osobom zdrowym osoby z rozpoznaniem schizofrenii. No i efekt, powiedziałbym, po prawej stronie widzimy, że efekty, no nie trzeba być neuroanatomem, który przeszedł 10 lat treningu, żeby zinterpretować tą wizualizację wyników. Widzimy, że efekty rzeczywiście jest aktywność w strukturach podobnie jak u osób zdrowych, czy to będzie tylna część bruzdy skroniowej górnej, czy biegun płata skroniowego, czy właśnie ośrodki tutaj w zakręcie czołowym dolnym, te same struktury, ale aktywność jest dużo mniejsza, tak? Jest jej dużo mniej. Jak porównamy sobie wprost, co się dzieje w obu grupach, no to rzeczywiście ten właśnie obszar, który już dzisiaj parę razy o nim sobie mówiliśmy, tylna część bruzdy skroniowej górnej, tam gdzie właśnie domniemuje się, że są ośrodki kluczowe dla przetwarzania interakcji, no aktywności było istotnie mniej w grupie osób chorych. Zrobiliśmy jeszcze też badania behawioralne, sprawdzając, co się dzieje. No i okazało się, że rzeczywiście pacjenci mają problem z interpretacją tego typu bodźców. Radzili sobie istotnie słabiej. Generalnie mieli obniżony próg, jeżeli chodzi o zdolność wykrywania ruchu biologicznego, czyli rzeczywiście musieliśmy mniej bodźców maskujących prezentować, żeby pacjenci w ogóle wykryli nasz prezentowany ruch biologiczny. Jak pytaliśmy wprost, czy dwie osoby się komunikują, czy się nie komunikują, częściej mieli problem z określeniem prawidłowo, co tam się działo, częściej mieli problem z wybraniem prawidłowej odpowiedzi. Ale jak podsumowaliśmy sobie na przykład, czy jest ten benefit związany z tym, że jedna osoba odpowiada na zachowanie drugiej, no to rzeczywiście dalej było to widoczne. Mimo tego, że radzili sobie ogólnie gorzej, to właśnie ten efekt związany z tym, że rzeczywiście automatycznie, mocno automatycznie wyciągamy informacje o tym, co robi i czego oczekuje jedna osoba na podstawie jej gestu i co powinna zrobić druga, dalej było to widoczne, tak? Nie było tutaj różnic i jakbyśmy tego nie mierzyli, no to tak zwane interpersonalne kodowanie predykcyjne było w obu grupach takie samo, na podobnym poziomie, co jest o tyle interesujące, że na przykład u osób dorosłych z rozpoznawaniem z wysoko funkcjonujących osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest odwrotnie. Na poziomie takim świadomym, jak ich spytamy, co tam się dzieje, no to powiedzą dobrze, tak? Było takie badanie robione w Niemczech przez grupę badawczą, którą rzeczywiście no, zajmuje się troszkę innym spektrum zaburzeń, więc zrobili bardzo podobne badanie i rzeczywiście tam był odwrotny wzorzec wyników. Na poziomie takim świadomym
osoby z rozpoznaniem autyzmu radziły sobie ok, tak? No, podobnie jak osoby zdrowe, ale jak zaczęto analizować, czy rzeczywiście od strony takiej stricte percepcyjnej widzimy ten benefit związany z tym, że zachowanie jednej osoby przekłada się na odpowiedź drugiej, tego już nie było widać, czyli zupełnie odwrotny wzorzec wyników. I to, co jest ważne, to to, żeby mieć właśnie z tyłu głowy, że każda choroba, każda jednostka kliniczna może mieć troszkę inny profil tychże deficytów. To nie jest tak, że zupełnie jesteśmy w stanie znaleźć uniwersalny mechanizm, który w zasadzie do jakiego rozpoznania byśmy nie odnosili go, będzie działał. Więc tutaj rzeczywiście mamy całe spektrum różnych informacji. No i teraz ostatnie pytanie. Tak jak generalnie pokazywałem Państwu dzisiaj wyniki badań przez ostatnią prawie że godzinę, no to ta sytuacja jest trochę taką nauką o obserwatorach, no bo tego typu badania wyglądają w ten sposób, że ja Państwu pokazuję jakiś bodziec, pytam, co tam się dzieje, czy jest twarz, czy jest radość, czy jest smutek na tej twarzy, nie wiem, co robiły te osoby, no czyli traktujemy ten mózg tak troszkę jak taki mózg w słoiku, na zasadzie, że ja coś oglądam, gdzieś tam jest świat wokół mnie, no ale niekoniecznie no, wchodzę w interakcję z nim. Co no, można by powiedzieć bardzo dużo na temat tego, że rzeczywiście daje nam to różne informacje na temat procesów neuronalnych, ale z taką prawdziwą interakcją na takiej zasadzie, że Państwo coś mówią, jest to niespodziewane, ja nie wiem, co zaraz, jakie pytania zaraz na przykład padną, czy nie będą dla mnie zaskoczeniem, tak? Tym właśnie cechuje się świat społeczny, że nigdy nie jest dla nas w pełni przewidywalny. Sytuacja, w której wjeżdżam do skanera i ktoś po prostu pokazuje mi różne zdjęcia, jest troszkę mniej złożona i troszkę mniej przekłada się na prawdziwe funkcjonowanie społeczne niż tego typu właśnie realna, naturalistyczna interakcja. Więc to, co staramy się zrobić, tutaj już pominę to badanie, bo nie bardzo mamy czas, żeby jeszcze o nim rozmawiać, powiem szczerze, to staramy się urozmaicić to, co tam się dzieje w tym skanerze i gdybyśmy poczytali sobie takie pierwsze badania, gdzie używano tego typu metod, to były to bardzo proste badania, gdzie rzeczywiście pokazywano jakieś proste bodźce na zasadzie jakaś stymulacja wzrokowa versus brak stymulacji, stymulacja dźwiękowa versus brak stymulacji i to było absolutnie takie podstawowe badania, które miały na celu właśnie zidentyfikowanie procesów neuronalnych towarzyszących percepcji prostej. Później wyszliśmy do takiego poziomu, gdzie rzeczywiście zaczęto pokazywać bodźce statyczne, czyli na przykład twarze emocjonalne, nieemocjonalne. Później przeszliśmy do poziomu, gdzie rzeczywiście te bodźce stały się dynamiczne. No i to jest taki poziom, na którym w tym momencie jesteśmy, gdzie jesteśmy w stanie w miarę naturalistycznie otworzyć komuś w skanerze czy w trakcie badania EEG tego typu bodziec i zobaczyć, co tam się dzieje od strony behawioru, czyli co nasz badany będzie mówił, jak będzie się zachowywał, czy będzie reagował szybko czy wolno na tego typu bodziec, jakie procesy neuronalne temu towarzyszą, ale tak naprawdę ciągle nie doszliśmy do tych dwóch etapów, które są kluczowe, tak? Staramy się w tym momencie odtworzyć takie sytuacje, w których rzeczywiście na przykład każemy dwóm osobom coś robić w skanerze, grać w jakąś grę ze ściśle określonymi regułami i patrzymy, czy na przykład ich zachowanie się synchronizuje, ich procesy neuronalne się synchronizują, ale to, do czego docelowo chcielibyśmy dojść, to taka sytuacja, w której rzeczywiście jesteśmy w stanie analizować w ramach takiej naturalistycznej, niekierowanej interakcji procesy, które dzieją się w naszym mózgu, więc tutaj jeszcze tam nie jesteśmy, staramy się do tego punktu dojść, no i staramy się do niego dojść na różne sposoby, tak? Niektóre z nich są prostsze, inne są trochę bardziej, powiedziałbym, dyskusyjne, tak? Więc to jest taka próba symulacji interakcji społecznej w skanerze. Uwielbiam ten slajd, bo rzeczywiście pokazuje nam, jak dalekie od naturalistycznej interakcji to jednak jest. Jeżeli dwie osoby w takiej podwójnej cewce mają nagle wjechać do skanera, no, powiedziałbym, że leżenie twarzą w twarzą do siebie i wykonywanie jakiegoś zadania przez dłuższy okres czasu też nie jest do końca naturalistyczną tutaj zachowaniem korespondującym z interakcjami społecznymi. Więc no, skaner na razie rzeczywiście możemy połączyć online dwie osoby, które będą coś ze sobą grać i możemy patrzeć, jaka jest korespondencja między wzorcami aktywności, no, ale nie jest to jedyna dostępna nam metoda, tak? Mamy uproszczoną wersję pomiaru ukrwienia krwi związanego z zadaniem, tak zwaną spektroskopię bliskiej podczerwieni, no i tutaj rzeczywiście dwie osoby w takich czepkach mogą wykonywać jakieś zadania razem w miarę naturalistycznych warunkach, tak? Czy też nawet EEG, to jest taki slajd z badania, gdzie cztery osoby w czepkach EEG grały w brydża. No i rzeczywiście można sobie łatwo wyobrazić, że no to już nie jest tak dalekie od naturalistycznych sytuacji. Niemniej jednak no dalej nie jest to takie proste, tak?
Szczególnie, że jeżeli pomyślimy sobie o takich standardowych metodologiach badawczych, to zawsze wiemy, co tam się zadziało. Wiemy, że na przykład ktoś teraz oglądał taki bodziec, a później oglądał inny bodziec, a w tym momencie niczego nie robił, więc możemy sobie popatrzeć, porównać te warunki. Ale jeżeli po prostu mamy niekierowaną, naturalistyczną interakcję, no to robi się troszkę ciężej. Te dane są dużo ciężej zamodelować, tego typu dane. No i tyle, tak? To, co możemy zrobić, no to próbować. Tutaj rzeczywiście slajd z naszego laboratorium, gdzie rzeczywiście próbujemy tego typu badania prowadzić, no ale są one mocno koszto i czasochłonne, więc wymagają szerokiego zespołu. Tutaj jeszcze podziękować chciałem współpracownikom, ale przede wszystkim mojemu zespołowi, bez którego w ogóle nie bylibyśmy w stanie prowadzić tego typu badań. Gdyby ktoś chciał śledzić nasze poczynania, no to na Facebooku możemy na przykład zaprosić do śledzenia tychże. No i tyle. Dziękuję za uwagę.